Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się publicznej opiece stomatologicznej w Polsce. Czemu NIK zajęła się tym problemem? Przede wszystkim dlatego, że stan zdrowia jamy ustnej, jeśli chodzi o populację zamieszkałą w naszym kraju, odbiega od standardów europejskich. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Istotne jest również to, że powikłania schorzeń jamy ustnej mogą spowodować choroby ogólnoustrojowe, zakłócić w ten sposób prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży i spowodować pogorszenie przyszłej kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. Oczywiście stąd też jest aspekt ekonomiczny, bowiem będzie się to wiązało z większymi nakładami na system ochrony zdrowia w naszym kraju. Ale gdybyśmy spojrzeli na ten problem oczami zwykłego obywatela, przeciętny Kowalski w naszym kraju ma wrażenie, że nie wie, gdzie się znajduje najbliższy dentysta z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli ten dentysta, u którego nie ponosiłby dodatkowych kosztów za leczenie. Znaczy, oczywiście ten problem istnieje, ale należy również podkreślić, że nasze społeczeństwo w ogóle niechętnie chodzi do dentysty. Jak pokazują badania, ponad 67% populacji chodzi do dentysty rzadziej niż raz w roku. Z reguły chodzimy wtedy, kiedy zaczynają nas boleć zęby. Natomiast jest to już etap, który wymaga często intensywnego, kosztownego leczenia. Na pewno Polacy chodziliby chętniej do stomatologa, gdyby nie musieli za niego dodatkowo płacić. Ale kiedy Polak trafia do publicznego dentysty, no to napotyka na taki problem, że część zabiegu ten dentysta może wykonać, za część już Narodowy Fundusz mu nie zwraca, może zaproponować taki materiał do plomby, ale za inny trzeba będzie już zapłacić. Czy ustalenia NIK potwierdzają ten problem i czy coś można z tym zrobić? Prawda jest też taka, że w żadnym państwie świata nie ma 100-procentowej bezpłatnej opieki zdrowotnej dla wszystkich, opartej na najnowszych osiągnięciach technologii i najlepszych materiałach. Ważne jest, żeby ten odpowiedni standard opieki zapewnić w takim zakresie, żeby zapobiec niekorzystnym zjawiskom epidemiologicznym i przede wszystkim, żeby chronić rozwój dzieci i młodzieży i zapobiec poważnym skutkom zdrowotnym, jakie zaniedbania, jeśli chodzi o higienę jamy ustnej, mogą mieć w przyszłości. Uważamy, że w większym niż dotychczas stopniu w działania te powinien się włączyć minister zdrowia, minister edukacji narodowej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a także organy samorządu terytorialnego. Dlatego też formujemy określone wnioski systemowe. Uważamy, że w ramach ograniczonych środków, jakie dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, większe nakłady powinny być poczynione na finansowanie świadczeń dla populacji dzieci i młodzieży do lat 18. Powinna istnieć lepsza współpraca pomiędzy oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia a jednostkami samorządu terytorialnego. Z kolei minister zdrowia powinien też wykorzystać w lepszym stopniu narzędzia, które istnieją w ramach Narodowego Programu Zdrowia i zwiększyć efektywność realizacji tego programu przez poszczególnych jego realizatorów. Raport NIK podaje też alarmujące dane o dostępności publicznej opieki stomatologicznej na wsiach i w małych miasteczkach. Wydaje się, że dentyści wolą pracować w miastach. Tak, ale problem ten dotyczy czy może również większych ośrodków, gdzie na przykład lekarze stomatolodzy nie są zainteresowani podpisywaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia ze względu na wysokość środków, którymi Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje. Ale ogólnie rzecz biorąc, tendencja jest taka, że stomatolodzy czy ortodonci przenoszą się do większych ośrodków, bo tam po prostu są większe kontrakty, większe pieniądze. NIK chwali tutaj przy okazji niektóre samorządy, niektóre gminy za działania, które podejmują, żeby zapewnić swoim mieszkańcom jednak jako taką opiekę stomatologiczną. Tak, oczywiście spotkaliśmy się z przykładami negatywnymi. W wielu obszarach te jednostki samorządu terytorialnego zaniedbywały działania, nie dokonywały oceny potrzeb zdrowotnych w poszczególnych społecznościach, nie robiły nic dla zapobiegania chorobom jamy ustnej u populacji zamieszkałej na terenie gminy, ale są również przykłady pozytywne. Takim na przykład przykładem jest gmina Osieck Jasielski. Jest to mała gmina, która z własnych środków uruchomiła gabinet stomatologiczny.
właśnie w budynku gimnazjum. Gabinet ten świadczy usługi profilaktyczne i lecznicze dla dzieci ze szkoły podstawowej i z gimnazjum. I badaniami przesiewowymi udało się objąć aż 97% dzieci zamieszkałych na obszarze gminy. Także są przykłady pozytywne i wiele rzeczy pozytywnych może również zrobić niezależnie od działań Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.